Aj, puścił. Piękny okoń. Hej, krótka relacja. Zaraz gramy festiwal Torun. Klub od nowa. Garderoba. Idziemy dalej zobaczyć. A my gramy tu. Co robisz? Sprzęt pokazywam. Ciąga się garderób. Na scenę was zabiorę. W tej sali gramy. O, tylko światełka mało. W tej sali gramy. I tu jest ciemno, ale jest trio. No i gramy, słuchajcie. Spróbuję. O 16. Pozdrowienia z Torunia, do usłyszenia z Trójmiasta. Adam Uranowicz, trzymajcie się, hej. Cześć, witam was. Nareszcie nad wodą. Przyczynę dłuższej przerwy od wędkarstwa na kanale mieści na początku, we wstępie filmu. Cóż, praca, ale mam kilka dni wolnych, z tym, że pogoda fatalna, wieje, pada, leje, burze. Wyskrobałem kilka godzinek. Dziś spinning. No, spinningowo w końcu w tym sezonie. Szczupak, sandacz, boleń, na to mam sprzęcik. I tutaj pozdrawiam ekipę pleciony.pl. Dobra robota, fantastyczna obsługa, szybciutka reakcja, dobry kontakt z klientem. Polecam, no chyba nie muszę wszystkim polecać tego sklepu, ale link na dole pod wyświetlaczem tego filmu do sklepu pleciona.pl. Pozdrawiam jeszcze raz chłopaki. Dzięki za delikatne wsparcie. O sprzęcie za chwilę. Natomiast szkoda czasu, wędkujemy. 5 gram, zaraz idę zmienić miejscóweczkę. Tutaj nic, zero kontaktu. Widziałem spław ładny. Nie wiem, szczupak albo boleń może to był. Raczej drapieżnik. No i tak to właśnie jest, majowe spinningowanie. Dużo zaczepów tu jest, ale idę na miejscówkę ciekawą, gdzie szczupaki ponoć były. Zobaczymy. Tu jest kanał taki. Można rzucać naprawdę fajnie spod kija. Proszę bardzo. Spod jajec. 5 gram główka, twister. 7-centymetrowy. I zabawa. No niestety, jak dotąd nie ma kontaktu z rybką. Jeszcze tu rzucimy pod krzaczki. O tak, idealnie. Puścili wodę w zbiorniku głównym. Może się coś ruszy, zobaczymy. Tu jeszcze rzucę. O tak, pięknie.
wolniutki opad i targamy gumę. Twitching. Jigowanie. Trudne łowienie, bo tu są trzciny, zobaczcie, wszędzie. A ja mam tylko kaloszki, więc nie wejdę. Tak jak w woderach bym wszedł. A jeszcze rzucimy tutaj pod wysepkę tą tutaj, o. Widzicie. O tak. Ciekawa miejscóweczka, zarośnięte, już się ta przyroda budzi, widzę. Po tych burzach, deszczach. Ale to jeszcze. Mecz na nieopodal na stadionie rozgrywa się. Piłkarski. Słuchać komentatora. Dziś weekend. No nic, zero kontaktu z rybką. Najmniejszego. Szkoda. Bardzo precyzyjny hamulec. O, zaufanie do Abu Garcia. Mam kilka młynków z serii Cardinal, klasyka. Także spoko. Sprzęcik, ok. Ale na większe rybki. Ja mówię, szczupak, sandacz, boleń. W tym celu ten zestaw został zmontowany. I na jakieś wody płynące też będzie dobry na rzeczkę. Ale bawimy się, testujemy tutaj. No szkoda, że rybki nie ma. To by był idealny układ. I szczupaczek, boleń. Mam założoną uniwersalną gumę. Stosunkowo na tą porę roku. Perła, biały twister. 7 cm. Tam coś się spławia, to białoryb. Tam jakiś ubot płynie. Kurde, wszystko widać, słuchajcie, no coś tam płynie. Coś tu się dzieje, tu jest bardzo płytko i kupę zaczepu, więc ciężko z brzegu się spinninguje. Najlepiej tu pontonem wypłynąć, albo łódeczką. Nowy zestaw, kijek pamiętacie, Okuma BlackRock 5,25, długość 3,05 metra, troszkę skrócony, usztywniony, fast, power, medium, light. Kiedyś chciałem go na siłę zbroić na kasta, teraz jest spinning na szczupaka, bolenia, sandacza. Fajny, szybki kijek, do tego młynek Abu Garcia, oczywiście Cardinal 2 JDM na rynek japoński. Przepiałem przynętę 5 gram, twister 7 cm. Ładnie ładuje nawet tak lekkie przynęty. Przed chwilą wędkowałem jeszcze dziesiątką. Predatorem Dragona, ale nic. Kijek dość długi, przesztywniony, ale z brzegu idealny. Aha, plecionka 0,14. Płytka szpula, kołowrotek mieści tam ze 150 metrów chyba. Niecałe takie plecionki. Przyponek najdłuższy 30 cm, to jest 40 fluorokarbon do 8 kg wytrzymałości. Także dość lekko, ale tutaj starczy. No jedziemy na spacerek, zobaczymy. Główka, kopyto. Miałem pięknego konia, słuchajcie, ale mi się wypiął. Fragmencik nagrałem chyba, jak zacinałem go, ale niestety się spięła rybka. Okoń do twistera, a teraz ciężej. Z pomostu 10 gram. 12 cm kopyto relaksa. Kijek fantastycznie ładuje, słuchajcie, naprawdę. Wypasik. Żadnego kontaktu z grubszą rybą nie było.
pogoda się piękna zrobiła, flauta niestety. Agresywniej prowadzę przynętę, teraz szybszy opad, cięższa główka, ale nic. Kapryśny ten mój zbiornik, woda domowa. Tak to wygląda tutaj, słuchajcie. No, maj się w końcu zrobił. Ale zapowiadają znowu burzę i deszcz, także myślę, że to jest tylko taka cisza przed burzą. Otóż, zero kontaktu z rybką. Oprócz tego okonia, 30-taka, piękny okoń, ale tuż pod nogami mi się wypiął, niestety. Oprócz tego zero kontaktu z większą rybką. Próbowałem lekko, 10 gram, 5 gram, twistery, kopyta. I już wracam tam. Kolejnym razem może będzie lepiej, może inny zbiornik. Zobaczymy. Nareszcie piękne słoneczko wyszło. I nie leje. Wolno, szybko prowadzę z opadu. Poziomie. Nic. Ale to jest dopiero początek. Wszystko się tutaj z opóźnieniem budzi. A słoneczko jest takie. Pięknie ładuję ten kijek. Mam teraz wahadłówkę Polspinu, 15 gram. Algę taką niebiesko-czarną. Ściemnia się, więc zaraz się zbieram. Nie było kontaktu nadal z rybką. Wykorzystałem chyba całą amunicję spinningową. Prowadzę wolno i szybciej zwijam. Popuszczam, podszarpuję. No i tyle. Ładnie kijek ładuje. To cięższe troszkę przynęty. Może być. Sztywniak, szybki, ok. A sandacza bolenia, szczupaczka idealny. Taka blaszka właśnie. Zobaczmy, jeszcze trzy rzuty i zmykam do domu. Ależ pięknie. 15 gram, leci jak 100. Cudowny wieczór, zobaczcie. Już się zmierzcha, zachód słońca. Po 20. Cudnie. I tym pięknym widokiem kończymy dzisiejszy dzień. Cóż, słuchajcie, można byłoby rzec, że po dzisiejszym dniu gówno brały. Dzięki, ekipa. Plecione jeszcze raz. Polecam, link na dole do sklepu. Gówno brały, ale słuchajcie, no miałem pobicie piękny okonek, około 30 cm. Widziałem go, 2 metry ode mnie się wypiął. Nie zdążyłem nagrać na tego twisterka, na tego twistera. Co mam powiedzieć, no pogoda się w końcu zrobiła piękna i myślę, że dzisiejszy dzień, mimo tego, że bezrybny, przepięknie spędzony nad wodą, to się liczy. Stęskniłem się za moim jeziorkiem domowym.
obszedłem go, nie było kontaktu z większą rybą, próbowałem różnych przynęt, ale sprzęcik przetestowany, szybki, no jest taki, no że tak powiem, męski, tak? Jest kawał kijka, sztywny, no i tak jak mówię, do męskiego spinningu takiego, szczupak, sandacz, boleń idealny, na rzeczkę jakąś, spoko. Bardzo fajny młynek, idealnie się sprawdza, Abu Garcia. Nigdy mnie nie zawodził i w tym przypadku jest tak samo, że udany wypad, tak czy siak, mam nadzieję, że kolejny trening spinningowy przyniesie jakieś rezultaty lepsze i będę mógł pokazać do kamery jakąś rybkę ładną. Ale to może na innym zbiorniku, może tu jeszcze zobaczymy. Do usłyszenia, zobaczenia. Dzięki, nara.